Od 1 stycznia 2009 roku obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej w Polsce został prawnie zawieszony. Wojsko wychodzi jednak naprzeciw ochotnikom i proponuje służbę przygotowawczą. Po jej odbyciu można ubiegać się o wstąpienie w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych, a stamtąd już mały krok do zawodowej armii. Do wojska w tej chwili naprawdę jest zaciąg młodych ludzi, którzy mają poczucie obowiązku patriotycznego. Nie ma większego problemu z naborem do służby wojskowej. Jest bardzo dużo chętnych młodych mężczyzn, kobiet, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z wojskiem, z mundurem, czy to w kolorze stalowym, zielonym, czy też marynarki wojennej. Zanim jednak ochotnik stanie się żołnierzem, oprócz odbycia służby przygotowawczej, musi złożyć przysięgę wojskową. Taka uroczystość odbyła się 23 grudnia w Lidzbarku Warmińskim. Ślubowało wówczas 42 mężczyzn. Są to żołnierze, którzy rozpoczęli proces szkolenia 6 grudnia bieżącego roku. Okres szkolenia zakończy się w dniu 23 lutego w roku przyszłym i po zakończeniu podstawowego szkolenia ogólnowojskowego, następnie będą szkoleni przez 30 dni w Koszalinie, w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, jako szkolenie specjalistyczne, a następnie zasilą szeregi Narodowych Sił Rezerwowych, który jest integralną częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Przysięga wojskowa to nie tylko uroczyste ślubowanie, to przede wszystkim wielka chwila w życiu każdego żołnierza. Wrażenie jest wspaniałe i życzę to każdemu prawdziwemu facetowi, żeby coś takiego przeżył. To jest po prostu coś, co się nie da opisać własnymi słowami. To jest jak wesele. To jest tylko raz. Jeden, jedyny. Moment składania przysięgi wojskowej to również ważna chwila w życiu każdego rodzica, którego syn bądź córka ślubuje wierną służbę ojczyźnie. Nie każdy ma taką szansę, że może się dostać do tej jednostki, w ogóle do wojska, bo no nie wiem, syna spotkało to szczęście. No ja jestem bardzo dumny, zadowolony, że takiego syna mam, że może dla kraju coś służyć. No i ja służyłem, syn niech służy też. Jak się okazuje, służba wojskowa to nie tylko obowiązek bądź dobrowolna decyzja. W wielu polskich rodzinach to również pewnego rodzaju tradycja. Przeżywam to już drugi raz, ponieważ syn wcześniej też był w wojsku, też przysięgę miał, pracuje jako żołnierz zawodowy. Mam męża zawodowego, były żołnierz zawodowy, bo już jest na emeryturze. Także wszystko jest w najlepszym porządku, zdaje mi się. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele m.in. władz samorządowych powiatu lidzbarskiego. Wojsko uczestniczy w wykonywaniu różnych zadań, nie tylko wojskowych, ale też na niwie cywilnej. Włączają się chętnie w pewne zadania gospodarcze, chociażby wojsko też było wykonawcą pomostu na jeziorze Bielechowo. Wojsko uczestniczy w różnych uroczystościach samorządowych poprzez pomoc też niesioną przez siebie w różnych formach. I to wojsko zawsze gdzieś jest i my z tym wojskiem, my się wzajemnie wspieramy. Służba przygotowawcza, choć trwa zaledwie kilka miesięcy, jest dobrą szkołą życia, która na pewno przydaje się każdemu mężczyźnie. Mężczyzna, który nie odbył służby wojskowej, to taki, lekko powiedziawszy, tak ponoć kobiety mówią, mężczyzna niepełnowartościowy. W wojsku staramy się, żeby kształtować osobowość, kształtować sylwetkę, sprawność fizyczną, a przede wszystkim kształtować osobowość w zakresie poprawy samooceny, samozachowań. Oprócz uroczystej przysięgi wojskowej, żołnierze złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.